o Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek, 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K. i w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy, których nie było w Radio S.K. od bardzo, bardzo dawna. Ostatnie wiadomości z Martwej Strefy to był sierpień, to było jeszcze lato, jeszcze wakacje. A omawiałem w nich oczywiście wydarzenia i newsy z lipca, bo zwykle to jest miniony miesiąc. I powiem Wam, no, że no, potem przyszedł wrzesień i u mnie ogromna zmiana w życiu, i trochę mi było ciężko. Naprawdę, wrzesień był, był takim bardzo trudnym przestawieniem się. Ja, mm, ja naprawdę złapałem trochę wiatr w żagle, i to mówię nawet w tej chwili, że po tym trudnym okresie, e, po zmianie pracy, ja chodziłem na rzęsach. Ja ledwo czołgałem się ze zmęczenia. Ale cały czas cieszyłem się, że tam robię, że to zrobiłem. To była naprawdę e, decyzja, której nie żałuję i nadal się cieszę i, 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 i jest fajnie I, i mam nadzieję, że tak zostanie i że już nie wrócę do tego rozdziału, który był przez ostatnie cztery lata. Ale miałem problem z, ze znalezieniem jakiegoś wolnego czasu na nagranie. Co prawda we wrześniu no, miałem wymówkę. Yy, wiadomości miały być z sierpnia, w sierpniu w zasadzie prawie nic się nie wydarzyło. I, i już tak od razu skreśliłem te wiadomości i stwierdziłem, że nie ma sensu ich nagrywać. Przeczekajmy jeszcze ten miesiąc, zobaczymy, co będzie. A że wrzesień przyniósł nam dużo więcej newsów. To już od razu wtedy pomyślałem sobie, że w zasadzie tylko zacznie się październik, a może nawet nie, może. Na sam koniec września już tutaj załaduje tusty odcineczek z dwumiesięcznymi wiadomościami z martwej strefy. Ale ja ich do jasnej cholery nie miałem kiedy nagrać. No. E, problem jest też taki, że teraz mamy jesień i okres chorób, i dzieciaki w zasadzie cały czas chore, i ja nie mam tej chwili, wiecie, tej chwili wolnego. Tej chwili, gdy moja żona bierze dzieciaki, wychodzi na przykład na spacer. Ja wiem, że ten spacer będzie trwał przynajmniej godzinę. Mogę złapać sobie za dyktafon i na spokojnie coś w domu nagrać, jakąś solóweczkę. Nie mam tego dnia, powiedzmy w weekend, gdy moja żona ładuje dzieciaki do samochodu, jadą do rodziny w sobotę czy w niedzielę. Ale wiem, że pół dnia ich nie będzie i mogę sobie nagrać w zasadzie, zrobić maraton podcastowy. Nie, no nie było tego ostatnimi czasy, a ja potrzebuję tak naprawdę takiej chwili e, ciszy. Jestem, jestem typem samotnika i jak nie mam przez dłuższy czas takiego momentu, że nic się nie dzieje w koło, że siedzę, siedzę w ciszy, to zaczynam wariować. No, a też umówmy się. Październik, my mieliśmy naprawdę obfity, i on się jeszcze nie skończył podcastowo. Podcastowo i filmowo. Oglądanie i nagrywanie. No to w zasadzie. Jak już był wolny wieczór, to umawialiśmy się na coś. Dzisiaj akurat się nie umówiliśmy, ale na przykład wiem, że jutro mieliśmy nagrywać cripszową. No ja nie będę mógł nagrywać cripszową, bo ja muszę na pojutrze zrobić tonę papierów do pracy i to takich, których nigdy nie robiłem, więc podejrzewam, że jutro cały wieczór nad tym będę siedział. No ale w końcu się zebrałem. Dzisiaj miałem w robocie okienko, zrobiłem sobie listę newsów i stwierdziłem, kurczę, jest koniec października. Na marginesie dzisiaj mam urodziny. I widzicie, spędzam urodziny <grywania> o 22.37 w samochodzie, nagrywając wiadomości z Martwej Strefy. A dzisiaj w te moje urodziny, w szkole, podczas okienka zacząłem kompletować sobie newsy. I stwierdziłem, w sumie ten październik może dorzucę będzie 3 miesięczny blok, ale jak go zacząłem dorzucać i ostatecznie go dorzuciłem, to zrobiło się tego za dużo. Ja nie mam całej nocy, żeby tutaj do was gadać, chociaż od 5 minut pewnie gada mnie na temat. Eee, I wyrzuciłem to. Także wiadomości z martwej strefy przyjdą niedługo. Ja niestety nie mam już zaplecza radiarska, i w zasadzie dzisiaj mi się tak bardzo nie chciało wychodzić nagrywać, że stwierdziłem, że już napiszę, że nie będzie tego odcinka w tym tygodniu. Ale no kurczę, za tydzień będzie ten sam problem. Co prawda, no jakby tak na to spojrzeć wiadomości z newsami z października Chapel Wade, który... Ja, ja jeszcze nie skończyłem tego serialu. Oglądam go według polskiej yy, emisji i tu od razu, jak już o tym mówię, można newsa podać 4 października Kanal Plus zaczął w Polsce emitować Chapel Wade. Po dwa odcinki tygodniowo, jesteśmy w tym momencie na odcinku siódmym i 8. I po weekendzie poleci 9 i 10, czyli finał. Czyli ja za chwilę skończę ten serial i przycisnę chłopaków. Bo ostatnio mamy duże zaległości, bo ktoś tam nie obejrzy, tu ktoś inny ma jakieś zaległości, tu ktoś ma masę roboty. I wiecie, to się przeciąga i przeciąga. I takiej historii Lizy ja już prawie nie pamiętam. Także Chapel Wait na pewno w listopadzie zostanie nagrany. Jeśli chłopaki nie obejrzą, nagram solówkę. E, historia Lizy najprawdopodobniej też. No i wyszedł jakiś czas temu kolejny tom, Hill House z ja już go przeczytałem. Czekam na Szymasa, Szymas, mój drogi. No to mamy w zasadzie cztery odcinki, już takie, które powinny powstać, więc listopad jakby zapełniony, nie? <grym> no, ale jak to będzie, to zobaczymy. Natomiast my chyba najwyższy czas, żeby przejść jednak do tych newsów, wydarzeń związanych ze Stevenem Kingiem z minionych dwóch miesięcy. I tradycyjnie zaczynamy od książek i komiksów i szybkie podsumowanie naszego podwórka. 1 października do sprzedaży trafiło kolejne wznowienie z tej serii wznowień od wydawnictwa Albatros. Tym razem była to mroczna połowa. Całkiem przyjemna okładka z nagrobkiem. Na tym nagrobku wypisany tytuł. Jest, jest inne liternictwo, oczywiście, jest twarda oprawa. Czyli ten taki nowy standard. Niestety, ta książka była już wcześniej wydana w formie audio. Mówię niestety, bo to nie wiem który już raz, ale czyta to Marian Opania, którego no, ja nie lubię w tej, w tej roli. I słuchałem tego audiobooka i on mi się nie podobał. E, nie mam pojęcia. Znaczy, no, na, na pewno nie nagrają nowego. Nie wiem, czy będą robić tak, tutaj kreśle duży cudzysów, taką reedycję. Bo, bo mamy taki trend, że e, gdy wychodzi nowe wznowienie czegoś, co już było kiedyś wydane w formie audio, to, to wtedy niby taka premiera nowa audiobooka z nową graficzką, bo to nawet nie jest okładka przecież. No, mówimy tu o plikach do ściągnięcia. I, I wiecie, takie, takie, że niby nowe wydanie, nie? chociaż tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Tak było z kilkoma tytułami: tak było z Dolores Claiborne, tak było bodajże z Zieloną Milą. I, I myślę, że jeszcze coś by się tam znalazło. 10 listopada trafi do sprzedaży: trafią dwie książki. Mówiliśmy o tym całkiem niedawno, bodajże tydzień temu w Radiu SK. Będzie to Desperacja i będą to regulatorzy są ładne okładki z tymi oryginalnymi ilustracjami, które w Polsce już też kilka razy pojawiły się na kilku wydaniach No niezbyt ładne liternictwo tytułu jeszcze regulatorzy powiedzmy ale desperacja, ta czcionka ociekająca krwią, to po prostu mo moje oczy krwawią, gdy to widzę e, pytanie, co będzie z audiobookiem desperacja całkiem niedawno była wydana e, zdobiła ją graficzka z okładką Darka Kocurka no, bardzo możliwe, że zostanie zastąpiona nową, zobaczymy Natomiast regulatorzy nigdy nie byli wydani w Polsce w wersji audio i ja mam nadzieję, że to nastąpi. Co prawda, tak jak chyba właśnie w tym podcaście o desperacji mówiłem, że ostatnimi czasy ja w ogóle nie słucham audiobooków, nie mam na to czasu. Dużo, dużo więcej czytam. Ee raczej elektronicznych książek, ale no, no wiecie, w wersji literkowej. Nie? Nawet w końcu pierwszy raz wykupiłem sobie Legimi, co jest wiecie, przez lata było dla mnie raczej nieopłacalne, bo czytałem tak, tak tradycyjnie bardzo mało. Za to słuchałem bardzo dużo audiobooków. Teraz no, czytam dużo, dużo więcej i, i stało się to dla mnie opłacalne nagle. Ale jednak no, liczę, że przyjdą takie czasy, że znów się przeproszę z audiobookami, że znów znajdę na to czas i fajnie jakby regulatorzy byli wydani, chociaż mam nadzieję, że przeczytam to dużo szybciej i z Jerrym nagramy jakiś osobny podcast. Natomiast ja przeskoczyłem już do 10 listopada, a tutaj z dzisiaj, z dzisiaj news mi, widzicie, przeskoczył 27 października, czyli tutaj właśnie w moje urodziny do sprzedaży trafiło nowe wydanie książki Łowca Snów i... To jest znów książka z tej nowej serii, Twarda Oprawa i tak dalej. Nowa okładka. Mnie się bardzo podoba, ostatnio dużo krytyki widziałem w internecie, ale mnie się ona podoba. Ona jest oczywiście taka bajkowa, wiecie. Mamy las, zima, jakiś jelonek sobie skacze i jak na to spojrzeć w ten sposób, no to. To wygląda tak baśniowo, ale umówmy się, jak przejrzymy sobie zagraniczne wydania tej książki, to większość również w ten sposób wygląda. Jest to jakiś las, jakaś zima, i to nie jest, wiecie, mroczny las, tylko zazwyczaj właśnie gdzieś tutaj przebijające słońce, odbijające się od śniegu, właśnie jakieś jelonki, liski i inne zwierzęta. I, i te okładki po prostu tak wyglądają. Trochę nie podoba mi się to liternictwo tytułu, ale to raczej kwestia gustu. Po prostu mnie się to nie podoba i to tyle tylko trochę. Natomiast w tym przypadku również bardzo liczę na audiobooka. Oczywiście mogę powtórzyć wszystko to, co mówiłem przy regulatorach, czyli najprawdopodobniej nie będę miał kiedy go przesłuchać, ale od wielu, wielu, wielu lat bardzo chcę wrócić do tej książki i może właśnie w ten sposób mi się uda. Okej, okay. i to tyle, jeśli chodzi o taki szybki przegląd sierpnia i września. Eee, no to co ciekawego w temacie książkowym ogólnie na świecie. I po pierwsze, dawno, dawno temu nagraliśmy premierowo podcast o opowiadaniu Red Screen, które to miało premierę w internecie e, w formie eBooka. Kupić je można było przez tydzień na platformie Humble Bungle. Ten tekst został udostępniony przez Stevena Kinga z zaznaczeniem, że cała kwota zostaje oddana na cel charytatywny, wskazany konkretny cel, wskazany przez niego, i było to American Civil Liberties Union czyli stuletnia organizacja non-profit, której celem jest ochrona praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję. To było bardzo fajne opowiadanie. Myśmy sobie porozmawiali z Jerrym i Randallem, zarówno tak raczej bezspoilerowo, jak i konkretnie spoilerowo i zainteresowanych odsyłam do tego podcastu. Natomiast w dniach 17-19 września Stephen King odwiedził Europę. Niestety tylko e, wirtualnie. E, praca zdalna. Nad, e, otóż w tych dniach odbył się festiwal literacki Bloody Scotland e, w formie hybrydowej, czyli częściowo na żywo, częściowo online. E, odbyło się dużo spotkań z ludźmi związanymi z literaturą, no i pojawił się właśnie Stephen King. To było oczywiście spotkanie biletowane. Z tego co kojarzę, chyba dosyć drogie. Ja niestety nie oglądałem tego. Mm, on dawał oczywiście ze swojego domu i podczas rozmowy zdradził, i tutaj, o Jezu, niestety, możemy trochę spuścić głowę i pomyśleć sobie, tak wiecie, pokręcić głową, podsmokać. Steven, Steven, co się dzieje? Otóż zdradził, że pracuje właśnie nad nową historią, której akcja rozgrywać się będzie w 2021 roku i ważną częścią przedstawionego świata będzie COVID-19. Co jest w miarę okej. Okay. Myślę, że to może wyjść fajnie Stevenowi, akurat. Wiecie, zobrazowanie tych realiów. Tutaj akurat nie kręcę głową. Niepotrzebnie wtykał to w Billim Summersie, gdzie wyprzedzał, wybiegał w przyszłość, ale umieszczenie w tym konkretnym okresie może być całkiem fajne. Mnie się bardzo podobały takie filmy jak Host. Plus, jeszcze na przykład widziałem dwa rozgrywające się w czasie koronawirusa, oba raczej beznadziejne: quarantine girl i, i jak to tam się nazywało, korona zombie. Ale wiecie, ale akurat w host bardzo doceniałem to, że, że zostało to jakoś zarchiwizowane. Wiecie, że jak za 10-15 lat sięg ktoś sięgnie po ten film, to, to będzie się zastanawiał, co tu się do jasnej cholery działo. Czy to jest jakieś y, ówczesne science fiction, czy coś się wydarzyło. Więc taka książka dla mnie jak najbardziej okej. Okay. King już od jakiegoś czasu mówił, że chciałby się zmierzyć z opowieścią, w której obecne będzie to, co działo się przez ostatni rok. Jednak. King powiedział, że bohaterką tej nowej historii będzie ponownie Holly Gibney, którą znamy oczywiście z pana Mercedesa. Książki Znalezione, Niekradzione, Koniec Warty, Outsider i mini powieści jest krew, są czołówki, czyli kolejny, kolejna historia z Holi. Oczywiście. To nie musi być złe. Jest Krew są czołówki, było całkiem niezłe. Outsider też nie było złe. No ale wiecie, no, ile razy mogę to mówić. Nie jestem fanem i nie podoba mi się to, że King tak bardzo um... No, zżył się z tą postacią, z tymi bohaterami i, i mieli cały czas te wątki. I normalnie, jakbym widział Asokę Tano w rękach Filoniego, i nie zdziwię się, jak powstanie niedługo jakaś książka, która będzie silnie osadzona w Uniwersum Mrocznej Wieży i kluczową rolę odegra tam Holly Gibney. Poczekamy, zobaczymy, ale wspomnijcie moje słowa. W ostatnich dwóch miesiącach ukazywał się podcast Truskawkowa Wiosna. Myśmy z Jerem nagrali bardzo długą audycję, w sensie bardzo długą. No jak na taki materiał wyjściowy, tu naprawdę można go podsumować w kilku zdaniach. My rozmawialiśmy i rozmawialiśmy na ten temat, pewnie dużo za długo. Ten materiał naprawdę no, nie zasługiwał <grym> na, na taki fragment naszego życia. Więc ja tylko odsyłam do podcastu naszego, nie odsyłam do podcastu tego oryginalnego, bo to nie jest dobra rzecz. I to by było tyle, jeśli chodzi o Kinga i o mm, e, teksty pisane, czy też mówione, o no, książki opowiadania i tak dalej. Jedna rzecz związana z Joe Hillem. Otóż na koniec września do sprzedaży trafił drugi zeszyt, komiksu Lock and Key, Hell and Gone. My natomiast, ale to już tutaj wybiegamy w październik. Dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądała przyszłość tej krótkiej sandbanowej historii w Polsce. Otóż pan Krzysztof Kołodziejczak no, zapowiedział, że on nie wypuści tego i lokentki to w ramach wydane w ramach Sandban Universe ukaże się na pewno w ofercie Egmontu. To są dwa grubsze zeszyty. Problem może być taki, że w Stanach to ma być wydane. W zbiorczym tomie, który się nazywa Golden Years i zbiera one-shoty i te właśnie dwuzeszytowe historyjki, które ukazywały się w ciągu ostatnich, no już wielu lat, ale które ja ich nie czytałem, w większości nie czytałem, część czytałem, ale z tego co się orientuję, one. Prezentują w miarę powiązaną historię. I na przykład, gdy pytałem znajomych, czy można przeczytać ten komiks bez znajomości Sandmana, bo ja niestety nie znam, no to dowiedziałem się, że jasne można. Nie złapiesz oczywiście wielu nawiązań, nie, nie, nie będziesz miał kontekstu, ale historię zrozumiesz. Natomiast e, kolega podkreślił, że absolutnie nie można tego czytać bez tej wcześniejszej historii, która nazywała się bodajże Appeal Battalion. E, więc wiecie, no, te historie w ramach, wydane w ramach Golden Years, Lock and Key, one podobno są dość mocno powiązane. Więc no, wydanie ich w jednym tomie, Golden Years, jest jak najbardziej zasadne, więc ja nie bardzo wiem, jak to ma niby zostać rozwiązane w Polsce, że to nie Taurus Media, tylko Egmont, ale wyda tylko ten jeden element tej, tej całej niby większej historii, który ponoć jest, nie jest autonomiczny, więc no, dziwne dla mnie. Ale to będzie tyle, jeśli chodzi o książki i komiksy. My przejdźmy do filmów i seriali. I po pierwsze, 13 października dzięki Galapagos e, otrzymaliśmy nowe wydanie filmu Skazanie na Shawshank. E, to były wydania Blu-ray i, i 4K Ultra HD. E, natomiast ja dzisiaj tak na szybko sprawdzałem stronę Galapagos, nie znalazłem tego wydania. Nie wiem, co tam się dokładnie znajduje. E, no wiem, że, że, że ten film był już. Wydawany na Blu-ray. Dwa lata temu dostaliśmy takie wydanie. Ja nie mam pojęcia. No umówmy się, ja już przestałem lata temu kupować filmy na nośnikach i raczej to się u mnie już nie zmieni. Miasteczko Salem. Nowe miasteczko Salem od Garego Daubermana, czyli faceta, który stworzył dużą część uniwersum Obecności z Annabel na czele. No nabiera rozpędu. Ostatnio wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej rozpoczęły się zdjęcia. No, teraz wiemy już dużo, dużo więcej. Po pierwsze, wiemy, kiedy film będzie miał premierę. Oczywiście na razie tylko światową. Będzie to 9 września 2022 roku, czyli za niecały miesiąc powinniśmy dostać kawał dobrego horroru ze Stephenem Kingiem na plakacie, w czołówce. Także no ja jestem niesamowicie uradowany, bo podejrzewam, że to naprawdę może być genialny film. Natomiast w minionych miesiącach dostaliśmy wysyp, wysyp aktorów. Po pierwsze, główną rolę Bena Mirsa zagra Louis Pullman. Louis Pullman to jest syn Billa Pullmana. Można go było zobaczyć w takich filmach, jak Nieznajomi Ofiarowanie. Paragraf 22. Źle się dzieje w El Royal. Susan Norton zagra. Mackenzie Lee, której ja nie kojarzę, grała między innymi w serialu Gotham. Mata Berka zagra Bill Camp, który pojawił się już w Kingowej ekranizacji serialu Outsider. On tam grał, nie pamiętam jak się nazywała ta postać, a nie sprawdziłem sobie przed wyjściem. Jeśli dobrze pamiętam i dobrze kojarzę tego adwokata, który bardzo pomagał hmm, na początku niesłusznie oskarżonemu, a potem ogólnie ludziom no, pracującym nad tą sprawą. Taki grubasek. Ojca Kalahana zagra John Benjamin Hickey. Richarda Starkera zagra o Jezu, Pillow Asbeck, który jest znany chyba najbardziej pewnie współczesnym widzom z serialu Gra o tron, którego ja nie oglądałem, więc go nie znam. Filmów Ben Hur czy Ghost in the Shell. Majka Reyersona, czyli grabarza. Tego grabarza, który zostanie załatwiony przez danego Glika bodajże albo, albo Ralphiego Glika i który potem wprosi się do domu Mata Berka. Zagra Spencer Treat Clark, którego widzieliśmy wcześniej chociażby w filmie Glass. Dowiedzieliśmy się, że w filmie wystąpił William Sadler. Ale nie wiemy, kogo będzie on grał na tę chwilę. On za pośrednictwem Twittera poinformował, że zagra w miasteczku Salem, poinformował, że zdjęcia już się rozpoczęły, nie zdradził jednak, w kogo się wcieli. My znamy tego aktora, my, czyli fani Stephena Kinga, znamy go z takich filmów jak Skazani na Shawshank, Zielona Mila czy Mgła. No to jest aktor, którego mogliśmy widzieć w wielu produkcjach. I tak jak patrzę na tę obsadę, no to chyba tylko Barlow nie został jeszcze obsadzony. No ciekawe. W sensie może nie tyle nieobsadzony, co nie zdradzono nam, kto wcieli się w tę postać. Natomiast yy, największa zmiana. W sensie na tym etapie, bo w samym filmie, czy to coś zmieni, no to to jest już inna e, kwestia, e, jest w przypadku postaci doktora Jamesa Cody'ego. W tym przypadku, czyli w filmie, będzie to po prostu doktor czy doktorka, nie wiem czy to się już odmienia czy jeszcze nie, Cody, e, w tej roli e, Alfre Alfred, Woodard, no, i będzie to kobieta, oczywiście, czyli mamy tutaj zmianę płci. Mamy też zmianę koloru skóry, bo jest to czarnoskóra kobieta. To jest aktorka, którą mogliśmy widzieć w serialu Luke Cage, czy też w filmach Annabel. I ją akurat kojarzę. I teraz tak. Po pierwsze. Ja w mojej bańce internetowej odbyło, obyło się bez głównoburzy. Na razie. Oczywiście ja wiem, jak to jest. Pojawi się trailer i nagle się obudzą ludzie i będzie o Jezus Maria, co to jest, nie? E, także, także ta głównoburza nawet jeśli w tej mojej bańce nie zagościła, no to, to, to nie jest tak, że już, że, 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 że już nie zagości. Nie, 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 nie. Ja wiem, że to jest rzecz odroczona w czasie. E, sam przecież Wiktor Pascal w cmentarzu dla zwierzaków wzbudził bardzo, bardzo skrajne emocje, a mówiliśmy, by to była postać, tutaj my mieliśmy, wiecie, na myśli postać, no, drugoplanową jednak, nie, i taką epizodyczną. Doktor Cody to jest jednak e, jedna z głównych postaci e, miasteczka Salem, także ja wierzę jeszcze, że, 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 że to wybuchnie. Natomiast czy to jest dla mnie jakiś problem? E, absolutnie nie. Co prawda nie widzę też powodu do zmiany i, i jest to dziś, znaczy dziwna. No jest to zmiana, no, no umówmy się, to jest zmiana, którą chyba wymuszają nasze czasy. Wiecie, ja jestem daleki od tego pieprzenia o politycznej poprawności i tak dalej, że to musi być i tak dalej. No ale umówmy się, to pewnie musi być. I, i, i tutaj mamy do, do, do czynienia z taką bardzo bezpieczną zmianą, która, e, która nic nie zmienia w samej fabule, ale jednak no, dostajemy postać kobiecą w tej drużynie, chociaż już była Susan Norton i dostajemy postać czarnoskórą. E, no bo chyba innej czarnoskórej postaci w tej wersji nie mamy. W wersji tej z TNT był Matt Berg. W niego wcielił się czarnoskóry aktor. No. No i to tyle tak naprawdę, no bo ja tutaj nie mam komentarza do tego. Dostaliśmy kilka newsów castingowych ze Spędarza dla Zwierzaków, tego nowego, tego prequela, o którym tak naprawdę niewiele wiemy na, na chwilę obecną, natomiast dowiedzieliśmy się, że w tym filmie. Wystąpią Samantha Mattis i Henry Thomas. I ja nie wypisałem sobie wszystkich ról Henry'ego Thomasa w ekranizacjach Stephena Kinga i pewnie nie pamiętam teraz o wszystkich, ale było ich już całkiem sporo. To była na pewno desperacja, to był serial Marzenia i Koszmary i odcinek Koniec Całego Bałaganu. To było. To było jeszcze dużo filmów. Na pewno Doktor Sen, w którym zagrał co prawda epizodyczną rolę, ale ikoniczną, wcielił się w rolę Jacka Torrensa, tego oryginalnego, czyli Jacka Nicholsona. Hmm, no i dobra, nie będę tutaj się zastanawiał i sobie przypominał, potem mi, nagle, mnie, mnie nagle olśni. A jeszcze przecież gra Geralda, no tak? I pewnie jeszcze jakieś tytuły, bo jest to tak naprawdę jeden, jeden z najbardziej kingowych aktorów. No to teraz dostanie kolejny tytuł do swojej filmografii. Gdzieś tam w okolicy właśnie sierpnia i września otrzymaliśmy... Yy, jeszcze jeden news serialowy. Otóż, yy, jak się okazało, HBO Max zrezygnowało i postanowiło nie realizować projektu Overlook, czyli serialu, który był jakoś tam inspirowany powieścią Stephena Kinga. Leśnienie, ja już nie pamiętam w jaki sposób, kiedy to się miało dziać i o czym to miało być, bo tak naprawdę to już jest któreś podejście do takiego tematu, by zrobić film czy serial gdzieś tam obracający się. Obok lśnienia, eee, także nie pamiętam jak to było w tym przypadku. Eee, ten projekt eee, należał do J.J. Abramsa i do jego firmy Betrobot. Był to jeden z pierwszych projektów, jakie miały powstać dzięki umowie podpisanej przez eee, producenta i przez Warner Media. I yy, serwisy podają, że aktualnie, no projekt, czy aktualnie, na no, ten miesiąc czy dwa miesiące temu, ten projekt poszukiwał nowego miejsca, i wszędzie było podawane, że prawdopodobnie będzie to platforma Netflix, bo to platforma Netflix na razie wyłożyła największą kwotę za jego zakup. Na czym to stanęło i jak to wygląda w tej chwili, nie mam pojęcia. No, mam nadzieję, że powstanie, bo jednak lubię e, oglądać seriale kingowe i lubię, gdy jest ich dużo. Ten rok był fantastyczny. Ech. Okej, okay, przed nami jeszcze natomiast Eli Roth, Historia horroru, sezon trzeci. W sensie przed nami. Tak naprawdę w Stanach poleciały już chyba trzy odcinki. Ja planowałem to tak oglądać, ale ostatecznie nie ruszyłem tych trzech odcinków. Rozpoczął się też podcast. Podcast z tego, co się orientuję, z tego, co mówił mi Jerry, to są nowe odcinki, to nie są archiwalne nagrania. Są skupione trochę bardziej pod robione pod pewną formę, pod formę odcinka, czy pod formę sezonu. także to nie jest taka samowolka w tym momencie. ja nie słucham tego podcastu, Jerry słuchał i już się dowiedziałem, że był fajny odcinek z Mike'em Flanaganem, który trwał chyba z półtorej godziny, a w, w zdecydowanej większości to takiej bardzo bardzo e, dotyczył Kinga i ekranizacji Kingowych. Był podcast z Joe'em Hillem, i tak jak mówię, no nie oglądam tego serialu, ale ciekaw jestem, ile tego Hilla będzie, bo tym razem trafił on na plakat. Bardzo fajny plakat zresztą. Ten serial ma naprawdę super serię plakatów pod każdy sezon nowych, zrobionych według podobnej formuły. I nazwisko Joe'ego Hilla jest na górze wśród innych nazwisk, co oznacza, że najprawdopodobniej będzie go więcej. Przypominam, że w sezonach 1 i 2 to były takie. Mikro pojedyncze wypowiedzi. Yy, jedno, dwa, maksymalnie trzy, cztery, pięć pojedynczych zdań na odcinek, a bardzo często w ogóle go nie było. Yy, tego było tak mało, że tak naprawdę ani w sezonie pierwszym, ani w sezonie drugim Joe Hill nie dostał osobnego podcastu, teraz dostał. No i pytanie, jak to będzie? Cały czas nie wiem, czy gdzieś tam nie miga Stephen King. No, bo znając życie, to pewnie pozostały jakieś pojedyncze wypowiedzi Kinga jeszcze z czasu pierwszego sezonu, i podejrzewam, że Eli Roth tak pociągnął tematykę, żeby gdzieś tego Kinga jeszcze wcisnąć jakieś dosłownie, wiecie no, 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 ostatnie kropelki wycisnąć z tych nagrań. Ale no nie wiem, nie widziałem, więc nie wiem, ale obejrzę i będę wiedział. Tylko, że nie wiem, czy będę oglądał w oryginale, bo już wiemy, że 11 listopada ten serial będzie miał swoją premierę w Polsce, w AMC. Na początku nie chciałem czekać, ale wiecie, najprawdopodobniej nagramy z Jerem analogiczny podcast jak w zeszłym roku czyli ja będę mówił o serialu, on będzie mówił o podcaście, bo ja oglądam, on słucha. Wtedy nam wyszło, moim zdaniem, całkiem fajnie. To był taki poligon doświadczalny, bo nigdy nie nagrywaliśmy dyskusji na takiej zasadzie, że w zasadzie ciężko jest o czymś dyskutować, bo ja znam jedną część, jedno medium danego tematu, on zna drugie. No ale myślę, że zrobimy coś podobnego. A zmierzam do tego, że ten zeszłoroczny podcast, sezon drugi podcastu, miał chyba 15 czy 16 odcinków, więc był dużo, dużo dłuższy niż ten właściwy serial. Telewizyjny, więc no ja i tak będę czekał pewnie na Jerego, aż skończy się ten sezon, aż on przesłucha całość, więc na chwilę obecną jestem raczej skłonny poczekać na ten sezon trzeci i jego premierę w Polsce. Okej. Okay. No to, 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 to była w zasadzie taka ciekawostka filmowa, bo nawet nie wiem, czy jest ona jakoś związana na, na tym etapie ze Stevenem Kingiem, ale tak czy siak w Radio SK tak jak mówię, podcast na pewno się pojawi i będzie się będą się pojawiały kolejne podcasty, dopóki ten serial będzie trwał, bo mi się go bardzo przyjemnie ogląda i nawet jak już tam nie będzie Kinga i nie będzie Joey'ego Hilla, to ja i tak będę go oglądał i tu nagrywał, żeby, żeby kontynuować serię. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka filmowa, już absolutnie całkowicie przeterminowana, oczywiście. 19 września w pięciu kinach Cinema City w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Łodzi i we Wrocławiu odbyło się takie święto kina, które się nazywało IMAX Day. I w ten dzień Cinema City IMAX przygotowało największe IMAXowe hity ostatnich lat gdzie znalazło, znalazł się również pierwszy rozdział to. To była grawitacja, to była czarownica 2, to bohemian rapsody i pandy. No niestety ja nie miałem możliwości tego obejrzeć. Bilet na to wszystko, cena promocyjna tego biletu to było 18 zł, plus 4 za okulary 3D. Fajna rzecz. Fajnie, że można było sobie wrócić do... To i obejrzeć jeszcze raz w kinie. Ja Wam powiem, że ostatnio bodajże Cinema City zrobiło mnie w konia, bo wrzucili taki wspominkowy post na Facebooka z plakatami wszystkich swoich maratonów halloweenowych. No i niestety było to tak, że pierwszy plakat, jaki mi się rzucił w oczy, to był Maraton Kingowy. I ja od razu kliknąłem w plakat, nie czytając w ogóle, co oni tam piszą, i patrzę tutaj: 1408, Kerry, Mgła i jeszcze jakiś film nie Kingowy I mówię: Wow, do no kurde, nie miałem planów na Halloween, nie planowałem, ale jak coś takiego, to ja jadę. Nie? I od razu wkleiłem Szymasowi Jeremu, chłopakom ze Stephen King .pl. Mówię: Ja tam się wybieram, nie ma bata. Po czym yy, zauważyłem, że <grym> na plakacie jest data 2013 rok. Także w konia mnie zrobiliście nieładnie Cinema City. No coś mi tam trybiło w głowie, że czemu tych plakatów jest tak dużo i kątem oka widziałem, że tam są inne tytuły na tych plakatach. Mówię, kurde, robią tyle maratonów? Gdzie to? <laughs> Jak to? No, no, ale tak mnie, tak mnie tutaj, tak sobie zażartowali ze mnie. Natomiast kończąc yy, blok filmowy, no prawie kończąc, na koniec jeszcze odrobina o Joe'em Hillu. Yy, pominę czarny telefon. Wiecie, co bez sensu. To, to, to są dosyć, dosyć niedawne newsy. Pogadam sobie o tym za tydzień, czy dwa, jak nagram kolejne wiadomości, bo przecież za chwilę będę nagrywał kolejne, bo przecież no, nie zostawię tego gdzieś tam na, na koniec miesiąca. Więc tylko jedna rzecz. 22 października, to już 5 dni temu Jezus Maria w Netflixie wystartował drugi sezon lokendki i ja oglądam, ale. Obejrzałem cztery odcinki, jeśli się nie mylę, z dziesięciu. Także kurczę nawet jeszcze nie połowa, ale mam usprawiedliwienie. W weekend siedziałem, naprawdę siedziałem po pierwsze nad e, filmami, które nagraliśmy do przekastu Halloweenowego, który pojawi się w Halloween i musiałem obejrzeć szybko trzy filmy, a potem ponad dwie godziny o tym gadaliśmy i siedziałem nad Halloween, czyli kolejnym fragmentem serii o Mike'u Majersie, które jeszcze nie nagraliśmy. Nagramy pewnie, nie wiem, w piątek i poleci. Też jakoś w weekend w Nekropolitanie. Także widzicie, no październik zabiera mi dużo bieżącej przyjemności, ale no, co się odlecze, to nie ucieczę. Nie? Ja to lokentki planuję szybko skończyć. No i to jest kolejna rzecz, która no zostanie za chwilę nagrana, bo ja też nie będę czekał nie wiadomo jak długo. I najprawdopodobniej no na dniach nagramy o tym serialu, i on też poleci jakoś niedługo. Dobrze To zostały dwie rzeczy na koniec Dwie ciekawostki Po pierwsze ja to już jest tak też odległa przeszłość Że w sumie aż, aż już pewnie zapomnieliście Ale ja się pochwalę na antenie Jakiś czas temu wrzucałem na Facebooku Wrzucałem na Instagramie zdjęcie pewnej łapy Pewnej ręki Pewnego słuchacza. Nie będę mówił, kogo, może sobie nie życzy, może nie chce, żebym o nim mówił, który zrobił sobie tatuaż Radia SK. I powiem Wam, że to jest kurde, duże, wow. I, i, to, i to naprawdę chyba winduje nowe standardy e, podcastowe, bo nie wiem, czy ktokolwiek zrobił sobie gdzieś jakiś, jakąś taką rzecz. Ja rozumiem w pewnym sensie. <laughs> nie chodzi o to, że. To, co robię, jest tak dobre, ale rozumiem to na tej zasadzie, że ja, wiecie, no ten podcast. Wielu ludzi mi mówi, że ten podcast. Znaczy, wielu, no, no. Na przestrzeni ostatnich lat zdarzyło mi się kilka razy rozmawiać z kimś, kto opowiadał mi, że ten podcast no, dużo dla niego znaczy. Albo znaczył, albo znaczył i znaczy. I bywały to takie rozmowy z ludźmi, którzy naprawdę od tych 10 lat śledzą i zaczynali jako, jako gówniarze, a słuchają nadal. E, także w pewnym sensie rozumiem. I to jest jeszcze o tyle fajna rzecz, że, wiecie, nie ma tam adresu, nie ma tam napisu radio SK. Na tym tatuażu jest RSK. Co jest, wiecie, to no takie ciekawe. Nie, 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 to nie, nie rzuca od razu nie? w twarz, co to jest. Nie? E, na tym jest Kruk, to jest takie nowe logo, które. E, ten tutaj mój kolega tatuujący zrobił sobie, sam to logo zaprojektował, bo, bo to co ja mam na blogu, no to rysowałem, wiecie, i ono jest trochę zbyt, za dużo szczegółów, zbyt skomplikowane, niedobre raczej na, na tatuaż, zresztą niedobre na, na wiele rzeczy nawet na samo logo. Eee, także ogólnie wow. Nie? Jak to zobaczyłem, ja, ja sobie pisałem z tym człowiekiem przez ostatnie, nie wiem, miesiące. On mi mówił, że takie coś planuje, Znalazł, wygrzebałem mu gdzieś grafikę z tym logo, odpisywał, że nie bardzo, że znaczy, że nie nadaje się, potem jak stworzył nowe, też mi przysłał, pokazać i tak dalej. Ale cały czas myślałem, że to jest naprawdę duży. Skomplikowany żart, którego trochę nie rozumiem, ale spoko no, nie brałem tego raczej na poważnie. Nie sądziłem, że faktycznie ktoś to chce sfinalizować, ktoś to chce zrobić. I w momencie, gdy zobaczyłem zdjęcia tego tatuażu, nadal w to nie wierzyłem. Dopóki studio tatuażu nie wrzuciło tych zdjęć u siebie. I dopóki nie zobaczyłem filmiku, na którym faktycznie było widać, że, że to jest tatuaż, nie? a nie jakaś tam, nie wiem, wiecie, rysuneczek na ręku. Także kurde, wow, wrzucę to zdjęcie na tło, no nie na całe tło, ale jak zawsze daję te trzy graficzki w tle na YouTubie, to twoja ręka, mój drogi kolego, się tam pojawi, bo to jest coś fantastycznego. Natomiast na zakończenie dodam tylko, że we wrześniu Stephen King skończył 74 lata. I ja, chociaż nigdy tego nie przesłucha i nigdy nie dowie się, że ja istnieje ktoś taki jak ja, to życzę Ci chłopie, żebyś żył jeszcze długo. Życzę też sobie, żebym żył jeszcze długo, bo, bo perspektywa tego, że umrę przed Tobą, jest dla mnie jedną z najstraszniejszych perspektyw, że będą powstawać dalej książki, których ja nigdy nie przeczytam. Także mam nadzieję, że razem będziemy sobie żyli. Ty będziesz ja będę czytał i tak będziemy żyli jak, jak, ten, jak w, takiej, w takiej korelacji. No. OK, dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. Udało mi się to nagrać, na szczęście i myślę, że na jutro zdążę to zmontować. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.